Cześć, witajcie ze strony Matmik, witajcie w kolejnym, nie w kolejnym tagu. Niestety nie znalazłem sobie jakiegoś fajnego statywu. Statyw leży tak, ale tam, ale już mi się nie chce go wziąć. Dzisiaj tag pod tytułem Kocham lato, dokładnie. Ja muszę sobie jakoś wziąć ten aparat, żeby mi nie spadł z ręki. Dobra, zaczynamy. Pierwsze pytanie. Taki vlog na luzie będzie. Jaka jest dla ciebie idealna letnia temperatura? No to mi się wydaje, że około 20 stopni, jak nie ma wiatru. Oczywiście, bo jak jest wiatr, to najlepiej 40, jak jest wiatr. Jeśli opalanie, to gdzie? Na nadmorskiej plaży, nad jeziorem, w ogrodzie czy na balkonie? Nie, no na balkonie to raczej nie. Opalanie to na jakiejś plaży, może nie nadmorskiej, ale wystarczy taka plaża z jeziora, nie? Ulubiony look na lato. Trampki, t-shirty. Aha, o to chodzi. Look na lato. Mój ulubiony styl. Nie przykładam do tego jakiejś zbytniej wagi. To jest moja ulubiona bluzka. Ja w niej chodzę non-stop. Jak czuję, że śmierdzi, to wtedy pram. No taka prawda. Nie, żartuję. Piorę ją tak gdzieś co 4 dni, jakby ktoś się pytał, nie? To jest mój taki look. A spodenki. To takie, jakie tam pierwsze popatrzę. O, te. Tak. Ale tą bluzkę bardzo lubię. Już tu trzeci raz mówię. Ulubiony letni napój. Ulubiony letni napój? Woda zimna, taka lodowata. Bo ja generalnie piję wodę z kranu. Tak, nie piję takiej normalnej. Wakacje w kraju czy za granicą? No, myślę, że w kraju. Za granicą możliwe, żebym chciał. Ale to wiecie, no to nie tylko chęci, to też pieniądze. Obowiązkowy gadżet na wakacje. Obowiązkowy gadżet na wakacje przede wszystkim okulary. Pyk, są. W Sandomierzu kupiłem. Mam teraz fejma. I przede wszystkim aparat też. Okulary i aparat. Letnie wakacje versus zimowe ferie. Pewnie, że letnie wakacje. Ja nie lubię zimna. Znaczy lubię, jak jest czasem zimno. Ale bardziej lubię, jak jest ciepło. Właśnie lubię lato. Tak, i nie dlatego, że mam urodziny w lato, bo nie mam urodziny w lato. Ale lubię bardzo letnie wakacje na pewno. Jakie pamiątki najchętniej przywodzisz z wakacji? No to ciekawe pytanie. Czy ja w ogóle przywożę jakieś pamiątki? Najczęściej, najchętniej. To, co jest przede wszystkim tanie, no i ładne. No, to co tu dużo mówić, bo przecież na każdych wakacjach, w ogóle, zaraz, mi się nagrywa? Nagrywa się. Przecież na wakacjach nie ma takich samych pamiątek, więc ja nie mam jakichś swoich tam ulubionych. Także to, co mi się podoba przede wszystkim, jak będzie jakiś to fajny kamyk i tani, no to czemu nie, tak? Ulubiony smak lodów. No to tak, przede wszystkim pistacja. Znaczy mam dwa: pistacja i mięta. Tak, to są moje takie the best. The best ice cream. Wakacje nad morzem, w górach czy nad jeziorem? No, nad morzem ani w górach jeszcze nie byłem. Więc no, bardzo bym chciał nad morzem. Bardzo bym chciał nad morzem. Tak. I to tyle. O! Tak, bym bardzo chciał nad morzem. Jeszcze się zastanawiałam. No, także słuchajcie, to tyle. Pozdrawiam. Możecie podsyłać swoje tagi. Tagi są fajne. Cześć.